Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Fajnie, że jesteście z nami. Na tego gościa czekaliśmy, ale się doczekaliśmy. Niejaki Robert Kazanowski. Kazan dzisiaj z nami, z Nocnego Kochanka. Cześć, cześć, Robert. Fajnie, że wpadłeś. Powiedziałem, że z Nocnego Kochanka, ale ci, którzy znają początki Nocnego Kochanka, znają cię z Night Mistress. Tak. Ty jesteś znany z Nocnego Kochanka, czy znany z Night Mistress? Jak to jest? Nie, no raczej z Nocnego Kochanka, no bo Night Mistress... Znaczy to dla takiej ograniczonej w sumie liczby osób, bo nie wszyscy pamiętają, jeszcze jest taka grupka ludzi, która cały czas, kiedy nowa płyta. Ale jednak bardziej Nocny Kochanek jest na przodzie tutaj. Zresztą ja też nie jestem od początku w ogóle Night Mistress, bo dołączyłem w 2011 roku, czyli 6 lat po założeniu w ogóle, bo chłopaki w 2005 zaczęli grać. Czyli zaraz po wydaniu płyty Back of Beyond dołączyłem. No i zaczęliśmy grać wtedy więcej, bo chłopaki też w sumie mało koncertowali. A że ja zawsze chciałem jednak właśnie takie życie prowadzić, to zaczęliśmy grać i tak to leci. Zaspokoję ciekawość niektórych, bo są tacy, którzy do dziś twierdzą, że Night Mistress był na poważnie, a Nocny Kochanek jest na niepoważnie. Więc... Trochę tak jest. Więc powiedz mi, na ile poważny jest Nocny Kochanek? Poważny jest na tyle, że staramy się, żeby ta muzyka była na wysokim poziomie. Wiadomo, że tam sobie uciekamy w jakieś żarty muzyczne czasami, ale chcemy, żeby to było zagrane dobrze, żeby to było fajnie skomponowane. A też różnica między Nocnym Kochankiem a Night Mistress jest taka, że ta formuła bardziej jajcarska, pozwala nam uciec troszkę od tego stricte heavy metalu. Aha. Bo Nocny Kochanek był, znaczy Night Mistress było takie właśnie bardzo heavy metal, trochę power metalu, ale głównie ten poważny heavy metal. A teraz możemy sobie zagrać trochę hard rocka, troszkę jakichś cięższych numerów, jakieś takie głupsze numery typu Koń na Białym Rycerzu, gdzie jest akustyki flat. Na nowej płycie też będziemy mieli jedną ciekawostkę. I to nam daje dużo więcej swobody, przede wszystkim takiej twórczej. I dlatego też wolimy granie już w tej chwili takie i do Night Mistress nie tęsknimy tak naprawdę. Dobrze, to powiedz mi a propos Nocnego Kochanka, czy wy zdajecie sobie sprawę, jak długo to trwa? Bo pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z Krzyśkiem Sokołowskim, jak powstał Nocny Kochanek, jak był pierwszy taki jakby, no boom, nazwijmy to. Krzysiek powiedział, że bardzo ważną i ciekawą rzecz, że zdajecie sobie sprawę z tego, że strzał na jeden, może góra dwa sezony, a co pod tym będzie, to zobaczycie. No ten strzał, czy tam 5 minut trwa ładnych parę lat. No tak, to prawda. Nie zaskakuje was to tak samo, jak i wielu niedowiarków, że to może się podobać? Znaczy mnie cały czas zaskakuje, jak gramy koncerty też duże, tak jak nawet wczoraj graliśmy właśnie, bo nie wiem, chyba z około 5000 osób. Daleko czy od Warszawy, czy od Skarżyska. Zawsze jak gramy takie koncerty, to tak aż mi się nie chce wierzyć w ogóle w to, co się dzieje. Jest to bardzo miłe, ale cały czas mam takie... Jakim cudem? Przecież dopiero graliśmy na sali prób z Grzybem i nie wiadomo, co tam jeszcze było. I nagle teraz gramy na dużych scenach jako gwiazda w ogóle i to jest trochę absurdalne dla nas na pewno. Ale cieszymy się z tego, no bo to też pracowaliśmy na to bardzo długo. To też jest tak, że jak ty jako gitarzysta uznany, grający w Nocnym Kochanku, który sprzedaje koncerty, jesteś w stanie z tego wyżyć, masz cały czas w głowie, że to się może skończyć? Czy na przykład płyniesz na fali i nie myślisz o tym, co będzie jutro? Na razie staram się nie myśleć o tym, bo udało nam się przez nasze podejście w ogóle do grania, udało nam się zbudować też bazę fanów taką prawdziwą, bo to nie jest tak jak niektóre takie jednosezonowe strzały, które są gdzieś tam w radiu promowane, że jakby ci ludzie idą od jednego strzału do drugiego. Tylko my jeździliśmy najpierw, graliśmy małe koncerty po całej Polsce. Najpierw było tam 15 osób, 20, 30, potem 100, 200. I to się powoli budowało. I zawsze dawaliśmy sobie 100% i myślę, że to ludzi też kupiło. Ale też w sumie się okazało w ogóle, że jest taka nisza, nikt nie wiedział w sumie o tym w ogóle, bo nikt tego w sumie wcześniej nie robił, że jest nisza na takie granie. Nie tylko po polsku, ale też granie takie luźniejsze, nie takie poważne, bo wiele zespołów w tej chwili gra w takich ciężkich tematach, a ludzie mają to w sumie chyba na co dzień. Tak naprawdę, jak przychodzą w piątkowy wieczór
na piwko, na koncert, no to nie chcą słyszeć o tym, że mamy rząd, jaki mamy, bo doskonale po prostu są tego świadomi. Mhm. Myślisz sobie, że samo powstanie Nocnego Kochanka było właśnie czymś takim spowodowane, że nie mówię o analizie rynku jakby, tylko że wy jako muzycy też chodziliście na koncerty. No i idąc na piąty, dziesiąty koncert, mówisz, kurczę, no ciągle to samo, no ja bym chciał się pośmiać. No. Nie, to zacząłem zauważać po paru latach dopiero, jak też sobie posłuchałem po prostu supportów, ale w ogóle Nocny Kochanek powstawał w sumie tak naprawdę około 2 lat. I to nie było przemyślane tak naprawdę do końca przedsięwzięcie, bo najpierw się wzięło w ogóle stąd, że, znaczy sama nazwa powstała w ogóle jeszcze przez numer Night Mistress. Bo nasz basista Artur wysyłał do Bartka Walaszka numery. Bartek miał wtedy, ogłosił, że będzie robił jakiś serial, którym podobno miała być muzyka heavy metalowa. Więc stwierdził, słuchaj, jak chcesz wykorzystać tą muzykę, to masz tutaj, używaj. My jesteśmy z Arturem w ogóle wielkimi fanami i kreskówek, i filmów Bartka. Więc dla nas to było w ogóle super, jakby się udało coś takiego zrobić. I on w którymś momencie do odcinka Kapitana Bomby wrzucił numer Children of Fire. Gdzieś tam na jakąś listę przebojów niby, taką fikcyjną. I przedstawił zespół nie jako Night Mistress, tylko jak Bartek, wiadomo, też jajcarz, jako Nocny Kochanek. I to tak jakby sobie gdzieś tam zostało w pamięci. Ale chyba z rok później zaproponował nam nagranie muzyki do tekstu, który mają do filmu też Kapitana Bomby. Zemsta Faraona. Mhm. Chłopaki napisali tekst. Piotrek Połać nam wysłał taką przykładową linię wokalną, więc pod to jakby robiliśmy muzykę. I ten numer już wszedł jako, z takim animowanym teledyskiem, wszedł jako trailer do filmu. I był też w środku jakby filmu puszczony. I już był jako Nocny Kochanek w nawiasie Night Mistress. I zaczęliśmy grać ten numer na koncertach. Bo ludzie też widzieliśmy, że jakby się zainteresowali w ogóle czymś takim. I się okazało, że tak graliśmy tam godzina 15 koncertów, to ludzie na tych naszych numerach się bawili jako tako, ale jak wjeżdżał Minerał Fiuta, to nagle się robił szał. Mhm. I to nam, nie wiem, zajęło tak z pół roku, że zaczęliśmy się zastanawiać, w sumie może spróbujemy zrobić coś sami, tylko bez Bartka już. Mhm. No bo jakby nie możemy cały czas polegać też na współpracy z nim, no bo on ma swoje rzeczy. I ja gdzieś tam Krzyśkowi wysłałem jakiś pomysł muzyczny, wtedy pamiętam był, nazywał się Rycerski, tak nazwałem. Krzysiek napisał tekst i tak powstał Wielki Wojownik. Zaczęliśmy go grać na koncertach i też widać było, że ludzie jakby wolą tą formułę. I podjęliśmy decyzję, że spróbujemy po prostu w tym kierunku iść. Dopisaliśmy potem jeszcze Andrzeja. Potem z Bartkiem jeszcze wypuściliśmy Karate. To Bartek też tam, ale już współtworzył tekst z nami i wystąpił w teledysku. I w którymś momencie stwierdziliśmy, ok, mamy już chyba 4 czy 5 numerów. Napiszmy po prostu płytę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 2 lata po tej pierwszej współpracy z Bartkiem wydaliśmy pierwszą płytę. Więc to właśnie tak troszkę było rozrzucone w czasie. No ale przyjęcie było, w ogóle nie spodziewaliśmy się aż takiego przyjęcia tego. Ludzie zaczęli przychodzić na koncerty. Właściwie tak pierwszy dzień trasy promującej mieliśmy taki trochę niefartowny, bo mieliśmy opóźnienie z wydaniem płyty. I płyta wyszła chyba w dniu pierwszego koncertu i pamiętam, graliśmy w Łomży, chyba w Łomży, było 30 osób, a następnego dnia graliśmy we Wrocławiu w Firleju i było 500, i był sold out. I ludzie jeszcze stali, z 200 osób stało przed klubem i nie mogło wejść na koncert. I w ogóle nikt się nie spodziewał w ogóle, że coś takiego, co się dzieje. I jakby od tego się zaczęło, już wiedzieliśmy, że to jest dobry kierunek. No i każda kolejna płyta też była przyjmowana dobrze. Mamy w sumie w tej chwili 2 platynowe w ogóle, 3 złote płyty. Udało się Fryderyka nawet zdobyć, więc no nikt się nie spodziewał, że to pójdzie aż w takim kierunku chyba, ale każdy na to liczył. No dobra, to teraz porozmawiajmy trochę o tobie. Dlaczego nie zostałeś perkusistą, tylko chwyciłeś za gitarę? Z perkusją jest taki problem, że trzeba mieć
perkusję i pomieszczenie na tą perkusję. Lubiłem sobie grać i to był jakby taki proces szukania w ogóle trochę instrumentu, bo zaczynałem grać w ogóle na klawiszach. Miałem 7 lat, mnie rodzice mnie zapisali na lekcje i w sumie około 13 lat grałem tak aktywnie, najpierw keyboard, potem już pianino. W międzyczasie właśnie stwierdziłem, spróbuję sobie perkusję, bo lubiłem też muzykę rockową, więc to wiadomo, że fajnie zawsze sobie pograć, ale szukałem instrumentu, na którym jestem w stanie pisać własną muzykę, taką, jaka mi się podoba. Bo z pianinem miałem trochę ten problem, że najlepiej mi się grało, zawsze najbardziej lubiłem muzykę klasyczną w ogóle. Mhm. Chopina, Ogińskiego, takie klimaty. Pięknie. A do tego, żeby wymyślić taką muzykę samemu, to już trzeba mieć głowę, której ja nie mam po prostu. Ja nie miałem takich pomysłów. No na perkusji, no to wiadomo, że pisanie muzyki jest raczej ciężkie. Mój ojciec grał na gitarze, więc w którymś momencie stwierdziliśmy, a to może pojedziemy razem, kupię sobie gitarę, czy tam mi może pokażę i zobaczę, jak to wyjdzie. I tak stąd się w ogóle wzięło. Po pół roku już zacząłem jakieś tam utwory pisać. Mm-hmm. No a z bębnami, no tak jak mówię, no niestety po prostu kiedyś chcę kupić i może jeszcze sobie pogram, tylko na razie nie mam jakby fizycznie możliwości gdzieś tam to trzymać. Ale grałem, nawet parę koncertów zagrałem na perkusji. Bębny to niezła siłownia też może być w muzyce rockowej. A powiedz mi, tata ci podpowiadał, jak ćwiczyć, co robić, jak grać? Czy wziąłeś od razu gitarę elektryczną do ręki? Nie, w ogóle zacząłem od klasyka. Aha. Zacząłem od klasyka, pokazał mi jakieś tam akordy proste. Znaczy on też nie był wybitnym gitarzystą, on taki raczej domowy, tak sobie sypialniany, powiedzmy, gitarzysta. Jakoś tam w młodości miał jakiś zespół, ale to wiadomo. Nie wyszło tam nic z tego konkretnego. W sumie go szybko prześcignąłem tak naprawdę w graniu. Ale tam początki, jakieś takie podstawy. No. Co takiego pociągnęło cię w gitarze, poza tym, że mogłeś komponować swoją melodię? Od razu chciałeś być Satrianim? Dosyć szybko. Dosyć szybko. To jest dla mnie numer jeden. Zresztą ojciec też bardzo lubił. Zresztą on mi pokazał w ogóle Satrianiego, ale ja też zaczynałem pierwsze takie kapele, w których się zakochałem i są ze mną do dzisiaj, to był Aerosmith i Oddział Zamknięty. Pamiętam, 7 lat i zacząłem słuchać właśnie tych zespołów i właśnie ta gitara mi się zawsze podobała w tym. Zawsze Aerosmith robi piękne numery. Ta gitara jest bardzo istotna w tym. Ale podobało ci się granie harmoniczne, granie improwizacji czy granie riffów? Co cię wciągnęło? Na początku chyba głównie solówki tak naprawdę, jakieś takie rzeczy. Ale wiadomo, że też jak się na przykład wymyśla, ja tam mam parę numerów takich solowych napisanych, no to jednak trzeba tą podstawę też gdzieś tam umieć napisać, więc... Więc tak naprawdę po prostu lubię grać na gitarze. Ale trochę to podświadomie, jak cię te solówki ciągnęły, to tak, żeby te reflektory były na ciebie, nie? Bo... Jak grasz na perkusji, to zawsze ktoś cię zasłania. No tak, to prawda. Nie mam takiego oparcia. Po prostu lubię grać i na scenie się czuję najlepiej i to mi wystarcza. Mhm. Pamiętasz swoje początki, jak szkoliłeś technikę? Jak grałeś, co grałeś? Czy używałeś metronomu, czy wolałeś grać z taśmą? Z taśmą grałem. Aha. I zaczynałem w ogóle... od grania linii basowych do numerów, które słyszę. I potem zacząłem przechodzić przez akordy, jakieś tam melodie i ostatecznie solówki. Ale tak od podstaw starałem się. Kurde, tego... to pełna profeska. Ty masz wykształcenie muzyczne? Nie. Uczyłem się trochę w szkole muzycznej, ale to na zupełnie innym instrumencie. Bo stwierdziłem, nie mam jakby tej podstawy. Nigdy nie chodziłem do szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Więc poszedłem na miodową, na drugi stopień bez przygotowania muzycznego. Były do wyboru instrumenty perkusyjne i fagot. Stwierdziłem, że no, na perkusji coś tam grałem, coś tam umiem, chcę się nauczyć czegoś nowego. Więc wziąłem fagot. No ale się nie dogadaliśmy niestety z instrumentem i po półtora roku skończyłem swoją przygodę. Ale też trochę się cieszę, bo zobaczyłem, jak działa szkoła muzyczna w Polsce i na pewno nie jest to na moje potrzeby, bo tam raczej uczą odgrywać cudze numery. To prawda.
jak się nie idzie na jakąś kompozycję, to właściwie po prostu czytasz z nut to, co ktoś napisał i tyle. Czasami rozrywka może przeszkadzać. Przynajmniej kiedyś tak było. No więc cieszę się, że mimo wszystko tak się skończyło, ale jakieś tam doświadczenie gdzieś tam zostało. Ale to ciekawe, co powiedziałeś, bo ja pamiętam, że tak się przekonywałem do grupy Rush. Jak pierwszy raz usłyszałem płytę Rush i mówię, kurde, kompletnie to mnie nie bierze. Ale zmuszę się i posłucham tej płyty kilka razy, żeby najpierw posłuchać tego, co gra perkusista i jak gra, potem posłucham tylko basisty, potem posłucham tylko gitarzysty. Tak, to się inaczej i potem posłucham jak śpiewa Geddy Lee. I tak po czterech, pięciu przesłuchaniach płyty zakochałem się w Rush bez pamięci. I po prostu to trwa do dzisiaj i no, szkoda, że już nie będą grać dalej razem. Tak. Natomiast ponadczasowa kapela dla mnie jest i basta. Czy ze słuchaniem muzyki u ciebie jest podobnie, że jak słuchasz muzyki, to nie słuchasz barwowo całości, tylko rozbijasz poszczególne instrumenty? Znaczy na pewno na początku, znaczy nie zawsze. Znaczy lubię wiedzieć, co kto gra, ale jakby w którymś momencie zaczynam słuchać już całości. Też trochę się zajmuję produkcją muzyczną, tak na razie amatorsko, ale jakieś tam dwie płyty już mam zrobione. I lubię właśnie też pod tym kątem sobie słuchać i szukać, jakich patentów ludzie używają. Na przykład bardzo lubię taką włoski zespół DGM. Tam przez długi czas produkował gitarzysta w ogóle płyty. I one są, no to jest taki progresywny metal, trochę z power metalem, ale generalnie bardzo przystępny, jakby taki bardzo melodyjny. To nie jest tak jak Dream Theater, że czasami się człowiek zastanawia, co się wydarzyło, tylko tam są takie refreny po prostu wręcz momentami popowe. A gitarzysta tam gra takie cuda, że nawet nie wiem momentami, co się dzieje. I oni grają taką, oni mają taką produkcję, że z jednej strony słychać, że jest wyprodukowane fajnie, w sensie tak jest dużo produkcji, ale nie jest tak jak niektóre nagrania, że jest takie ściśnięte bardzo do środka, tylko jest ten oddech, jest bardzo szeroko, dosyć jasno, ale bardzo dużo tego oddechu jest w tym wszystkim i ja bardzo lubię taki styl miksowania i właśnie staram się w tym kierunku też dążyć sam. To też może być taśma, nie? Nie wiem, oni chyba cyfrowo już mocno jadą. Znaczy wiadomo, że piece standardowo, ale jednak cyfro. Tylko chodzi o jakby sam styl, styl później produkcji tego. Że można to przebasowić i zrobić takie bardzo stłamszone, przekompresowane wręcz. A można trochę to wszystko wycofać i oddać tego tej przestrzeni. A powiedz mi, co ci dawało poznanie linii basowych i poznanie akordów przed graniem solówki? Bo to jest bardzo ciekawe i przy tym chciałbym się trochę zatrzymać, bo to znaczy, bardzo fajnie jest do ćwiczenia. Najpierw się uczyłem po prostu grania ze słuchu w ogóle tego, jakby co słyszę, żeby w ogóle załapać. Dlatego ta linia basowa, bo to jest najprościej złapać tą podstawę bez konieczności łapania jakiegoś akordu, jakiejś tam funkcji. Zapoznanie się z tonacją. Z tonacją, dokładnie. Więc to wychodziło z tego. Potem szukałem akordy, jakie to są akordy, czy bardziej durowe, molowe, czy jakieś tam bardziej skomplikowane. A potem mnie trochę zaczęło nudzić trochę, więc stwierdziłem, że trzeba solówkę zagrać. Ale jak grałeś solówkę, to grałeś to, co ci ślina na język przyniesie, tak, za przeproszeniem, czy planowałeś sola? Na początku grałem, co szukałem po prostu długo. Teraz trochę inaczej piszę solówki, staram się mniej zapychaczy, jakby wiadomo, że każdy gitarzysta ma jakiś tam arsenał swoich takich zagryweczek, które lubi i których czasami nadużywa, mi się zdarzało. A teraz staram się myśleć bardziej melodią taką, żeby ta solówka była przemyślana faktycznie i ułożona. Powiedziałeś bardzo ważną rzecz o arsenale zapychaczy i takich, tych takich patencików efekciarskich. Po co to jest potrzebne gitarzystom? Czy tak, czasami trzeba coś zaimprowizować, co się przydaje. A czasami myślę, że to jest dobra baza po prostu, żeby zacząć od czegoś, pisanie jakby dalej materiału. Że nie szuka się tak na ślepo od razu, tylko to sobie zacznę tak, a potem nie, to w sumie to nie pasuje, ale zmienię na przykład tu parę dźwięków i z tego wyjdę w inny sposób zupełnie niż poprzednim razem, jak użyłem tego zapychacza. A czasami człowiek nawet popełni błąd i zagra jakiś dźwięk, którego nie planował w ogóle i o, to fajne jest. Bo to mi się kojarzy właśnie z taką czarną dziurą, że masz ten arsenał zapychaczy, które mogą ci się przydać, jak w trakcie solówki twojej pojawi ci się nagle czarna dziura i kompletnie nie wiesz, tak, co zagrać. Tak, to też jest. No, to i potem masz z arsenału, bierzesz sobie zapychacz 53 i on tam załatwi ci 20 sekund. To prawda, no tak. Zdarza tak się, jest. Tak?
znaczy już w Nocnym Kochanku nie, ale grałem przez wiele lat z takim składem Made in Warsaw, gdzie graliśmy Memorial Johna Lorda, Parpli po 3-3,5 godziny koncerty, gdzie zdarzały się solówki nawet 15-minutowe. I czasami po prostu, w zależności też co grali chłopaki jakby w podkładzie, bo nie zawsze mieliśmy ustalone, to nie było tak, że 15 minut było wiadomo, co kto zagra, tylko na przykład się zaczynało powoli, potem któryś dawał sygnał, że przyspieszamy, a potem zwalniamy, wyciszamy trochę. I w takich momentach jest to przydatne po prostu, żeby gdzieś tam, jak człowiek jeszcze ma jakiś zalążek pomysłu, ale jeszcze nie ma tego pomysłu do końca, to można zagrać zapychacz i potem sobie przejść dalej w to. Zajmujesz się muzyką, a jednocześnie grasz w zespole, w którym używasz i przesteru i grasz szybko. I teraz sam, dla siebie, czy wolisz granie szybsze, czy wolniejsze? Czy z przesterem, czy bez? Na pewno z przesterem. To od zawsze miałem, lubiłem możliwości. A co do szybkości, to bardzo różnie, bo ja lubię zagrać też bardziej balladowe rzeczy, czy jakieś bluesowe. Zresztą ja często też, jak mnie ktoś pyta jakby o podstawy w ogóle, znaczy co jest ważne w graniu, to się nauczyłem już dawno temu, że trzeba grać bluesa i bez tego tak naprawdę nie ma co podchodzić do gitary, bo ludzie jakby nie mają chyba trochę czasami świadomości tego, że nieważne jakiego gatunku teraz się słucha, czy jest to heavy metal, czy to jest death metal jakiś, czy inne grindcore, wszystkie te rzeczy wzięły się tak czy inaczej od tej gitary bluesowej, która ewoluowała w rocka, potem w hard rocka, potem w heavy metal i heavy metal się rozrósł dalej. Ale wszędzie tak naprawdę jest gdzieś ta podstawa bluesowa, która jest, wydaje mi się, bardzo po prostu istotna. Zwłaszcza do solówek też pentatonika pasuje praktycznie wszędzie. No tak. I dopiero też jak się zaczyna uciekać na przykład tej pentatoniki, to się otwiera ten świat też gitary, ale trzeba ją znać, trzeba to umieć po prostu. Nawet podstawy, nie mówię o jakichś bardzo skomplikowanych bluesach, bo wiadomo, że są takie gatunki, że nawet ja nie wiem, co się dzieje. Ale ten podstawowy, tak jak kiedyś Marek Raduli powiedział, jak byłem pierwszy raz u niego na warsztatach w Jaworkach, że on powiedział na pierwszym takim inauguracyjnym spotkaniu, że chciałby, żeby każdy gitarzysta wyjechał stąd ze świadomością 12-taktowego bluesa. Ja go totalnie nie zrozumiałem, o co mu chodzi. I jak wróciłem z tych warsztatów po 2 tygodniach, z Kacprem Winiarkiem zresztą robiliśmy jam session w którymś momencie przez parę miesięcy i przyszedł gościu, który chciał właśnie zagrać z nami bluesa. I wtedy zrozumiałem, o co chodziło Markowi, bo gościu absolutnie nie wiedział, jak się gra 12-taktowego bluesa. Grał coś, znał mniej więcej jakby to, że jest pryma, subdominanta i dominanta, ale jakby nie wiedział dalej, nie znał tego schematu, który jest w sumie prosty tak naprawdę, ale ewidentnie nie poradził sobie z tym. I wtedy właśnie zrozumiałem, o co Markowi chodziło. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że jednak ten blues jest bardzo istotny. Bo to nawet daje ten wspólny język dla wszystkich muzyków. Nieważne, gdzie się gra, z kim się gra, na drugim końcu świata, w tym się człowiek dogada po prostu. No. A powiedz mi, jako właśnie też mnie ciekawi, ty jako gitarzysta i ty jako producent. Wiadomo, że jako gitarzysta dążysz do tego, żeby twój instrument brzmiał najlepiej, tak? Jako producent zdajesz sobie sprawę z tego, że musisz jako gitarzysta iść na kompromis. Gitara ma brzmieć w paśmie, więc nie może brzmieć najlepiej tak, jak chcesz. Wiem. Tego jako gitarzysta. Jak walczysz ze sobą? Walczysz w ogóle, czy pracowałeś? Cały czas walczę. I urządzenie, na którym teraz, na którym gramy od paru lat, czyli fraktale, to jest dla mnie zabójstwo po prostu, bo daje tyle możliwości, że ja już się sam gubię po prostu, już nie wiem, czy to, co ukręciłem, jest dobre, czy nie jest dobre. Najpierw przerzucałem się wzmacniaczami, teraz ostatnio zacząłem się impulsami przerzucać. Mam w tej chwili chyba ze 2000 impulsów kupionych różnych, po prostu cały czas szukam. To, na czym teraz gram, jest zupełnie inne niż to, co miałem ukręcone parę lat temu i używam tego na koncertach. I to jest ciągła walka po prostu.
ale pamiętam ten pierwszy moment właśnie tego, o czym mówisz. Jak sobie zacząłem kręcić brzmienie i tak grałem sobie na solo, mówię, kurde, fajnie, jest mięsiście tak potężnie. Mówię, spróbuję, miałem jakieś traki chyba z Polendroka w ogóle, bo siedzieliśmy nad nimi wspólnie z Dzikim. Mhm. I miałem taki zrobiony wstęp, tak sam sobie zrobiłem miks po prostu całego koncertu i po prostu wywaliłem swoją gitarę i zacząłem grać na tym swoim brzmieniu, które sobie ukręciłem. I gitara generalnie się nie przebiła przez nic, bo miała za dużo dołu, za mało jakiejś góry, za mało tego pasma, które powinno się przebić. I wtedy się zorientowałem, że to, co ja słyszę, to jest jedno, a to, co musi być, to jest zupełnie co innego. No i od tego czasu szukam. I teraz na przykład jak robicie? Macie swojego akustyka, który jeździ z wami, kręci? Realizator. Realizatora. Czy macie miejsce, żeby na przykład zrobić sobie próbę dźwięku przed wyjechaniem w trasę, żeby on powiedział, wiesz co, zrób coś z tym brzmieniem, bo to nie siedzi w miksie. W momencie, kiedy kupiliśmy fraktale i przeszliśmy już jakby na tą linię, zrobiliśmy sobie próbę produkcyjną po prostu. Wynajęliśmy sobie progresję na jeden dzień, żeby była duża scena, jakby porządne nagłośnienie. Takie właśnie, na jakim będziemy grali faktycznie. I kręciliśmy to po prostu. Od razu się okazało, jak podpięliśmy, że jednak trzeba trochę jeszcze pozmieniać, bo to nie brzmiało do końca. Bo to jest inaczej, jak ja sobie słucham w domu na monitorach studyjnych, a zupełnie inaczej gra jednak PA. Więc od razu kręciliśmy. Potem jak ja chciałem jakieś rzeczy pozmieniać, już tak jak zacząłem właśnie piece zmieniać w którymś momencie, no to przyjeżdżaliśmy na próbę wcześniej i ja z naszym realizatorem siedziałem sobie, takie brzmienie mam teraz. Lepiej, gorzej. Lepiej, ale tutaj trzeba coś dokręcić. No i robiliśmy takie rzeczy. Ostatnia taka zmiana chyba była ze 2 lata temu, ale już się szykuję do kolejnej. Więc pewnie przed trasą jesienną pewnie zrobimy znowu próbę produkcyjną, bo też dojdzie parę nowych instrumentów, parę nowych gitar, których nie było wcześniej i trzeba to będzie i tak zrobić, więc wtedy pewnie sobie siądziemy i zrobimy parę rzeczy na nowo prawdopodobnie. To jest bardzo wszystko mądre i profesjonalne, co ty mówisz, jako praca z nocnym i z realizatorem. Powiedz mi, czy ty wymieniasz się uwagami z realizatorem, albo na przykład mówisz realizatorowi, że mam zamiar kupić to i to i to, a... Nie? Akurat akurat nie. Raczej dogrywamy to, znaczy ja też nie zmieniam jakoś, nie wiadomo co, bo raczej zmieniają się gitary co jakiś czas, ale ja też nie jestem fanem przerzucania się gitarami, najchętniej gram na jednej, nie mam potrzeby grać każdy numer na innej, bo po co tak naprawdę. Więc tu nie ma takich zmian, ale też mam podejście takie, że to jest mój instrument, trochę jest to jednak moje brzmienie i to jest trochę jego praca też w tym, żeby to brzmiało dobrze. To prawda. Ale też jak coś wiem, że jest przewalone, no to nie mam oporu, żeby mówię, okej, dobra. Bo słyszę na przykład, że tu jest za dużo czegoś, to trzeba to wycofać. No bo on też jednak musi z tym popracować, więc tylko, że to jest raczej dostosowanie tego, co ja bym chciał do warunków tego, a nie, że ja się dostosowuję do niego, jakby, że kupuję nagle inną gitarę, bo ta mu się nie podoba. Chciałem jeszcze poruszyć temat samego komponowania i samej produkcji. Myślę, że to nie tylko twojej, ale nocnego, bo pamiętam, że byłem na scenie to był przystanek Woodstock jeszcze. Ten koncert pamiętny, kiedy ludzi było po horyzont. I pamiętam, że bardzo przyglądałem się wam ze sceny. Oczywiście, jak to w loży szyderców bywa, żeby złapać oszustwo, nie? Nie doszukałem się żadnego oszustwa. Jest to bardzo rzetelne, naprawdę fajne granie z zaangażowaniem. I teraz mi powiedz, pierwszy odbiór Kochanka, czyli tak jak jestem na widowni i oglądam, do tej pory zresztą sporo ludzi mówi, że to jest taki heavy metal dla żartów, nie? No tak. Do momentu, kiedy nie przyjdzie na koncert i nie posłucha tego, co tam się dzieje naprawdę ze sceny. Bo tam żartów nie ma. Żarty mogą być w tekstach, ale muzycznie to jest rzetelna praca. Tak. Zdecydowanie. Czy wy nie... sami się trzymacie, żeby tych wody nie popuścić, żeby nie... No, cudówka to nie ma nic z tym wspólnego, ale wiesz, jak to gra, to i się rozwija Kochanek, to po co aż tak się przykładać, gitarowo?
Znaczy, to nie jest tak, że się musimy pilnować po prostu. Mhm. Czy wydaje mi się, że każdy wie też, ile było pracy włożonej w to, żebyśmy byli w tym miejscu. I wiemy też, że jest to też nasza praca. Mhm. I co by się nie działo, nawet jeśli ktoś się gorzej czuje, coś ma jakiś gorszy dzień, to ludzie to nie obchodzi też tak naprawdę. Oni przyszli na koncert. To prawda. I to ich, oni chcą usłyszeć koncert, a nie, że któryś gdzieś tam coś świruje. Więc jakby to nas trzyma tak naprawdę, mm-hmm, w tym, żebyśmy grali zawsze najlepiej, jak się da. Ale też właśnie a propos komponowania na przykład, staramy się, jeszcze w Nightmistress to było trochę inaczej, bo trochę inaczej podchodziliśmy do tego. Pierwsza płyta może kochankowa też była jeszcze trochę w tym stylu, ale teraz staramy się te kompozycje robić w taki sposób, żeby jak najmniej braków było muzycznych, mhm, na żywo. Czyli nie robić 20 harmonii do gitar, czy jakichś 5 gitar rytmicznych w tle, tylko mniej więcej tak jak to gramy, zagralibyśmy to na żywo, mhm, to tak jest to nagrane też. Żeby ten przeskok między płytą a koncertem na żywo nie był zauważalny. Mhm. Bo ja na przykład mam taki zespół, który bardzo lubię, też słucham od lat, Blind Guardian. Mhm. I tak jak bardzo lubię też ich koncerty, no to ilość instrumentów nagranych na płytach jest nie do tworzenia po prostu na żywo. To i to ja to zauważam po prostu, że tutaj jest inaczej zagrane, że solówka przez to, że jest na przykład na płycie złożona z 4 różnych nakładających się na ciebie partii, już nie jest tak zagrana, mhm, na żywo. To ja zauważam takie rzeczy i nie do końca mi się to podoba, dlatego nie chcę, żeby tak było u nas i Arek z tego co wiem też. Więc staramy się to po prostu robić tak naprawdę tak, jakbyśmy to zagrali prawie że na żywo, tylko studyjnie. Wiesz, to idzie też szerokim echem, bo przez to też zdobywacie fanów. Ludzie kupują płytę, płyta jest super i potem idą na koncert i na koncercie dostają przynajmniej super to. Koncert. No. Ja też uważam, że po prostu jakby płyta to jest minimum, które powinno być słyszane na koncercie. Wiele razy tak się zdarza, że wiesz, no w studiu wiadomo, można przepięknie oszukać muzykę. Płyta ze studia brzmi ładnie, idziesz na koncert i to jest nie ten zespół, nie? Tak. Albo odwrotnie na przykład, że koncert jest super, ale płyta znowu jest taka, że no ale to lepiej w tą stronę w sumie. To prawda. Powiedz mi jeszcze o samej produkcji twojej, mhm, bo ty też zajmujesz się swoją muzyką i robisz coś swojego. Myślisz o tym, żeby nagrać solową płytę? Myślisz o tym, żeby być Satrianim w końcu? Od 10 lat się zbieram do nagrania tej płyty. Trochę nie mam czasu, trochę nie mam siły czasami, bo tyle my gramy, tyle koncertujemy, czy jakieś inne rzeczy studyjne robię, że jak sobie myślę o tym, że mam teraz jeszcze na 3 miesiące się zająć nagrywaniem jeszcze, mhm, swoich rzeczy w tym wszystkim, to trochę na razie nie mam chęci takiej. Czekam po prostu na ten moment, kiedy stwierdzę, dobra, siadam i nagrywam po prostu, bo nie chcę tego też robić na siłę. Jakby mniej więcej wiem, co tam ma być, ale chcę to zrobić z chęcią jakby, mm-hmm, do zrobienia tego. Ale masz materiał, czy zbierasz? Mam materiał. Nawet kiedyś nagrałem, gdzieś tam nawet w internecie śmiga jakaś taka wersja sprzed 12 lat, mm-hmm, paskudnie wyprodukowana. Więc jakby materiał jest, parę numerów nowych gdzieś tam w międzyczasie dopisałem, nawet, mm-hmm, na YouTubie gdzieś tam mam kilka kawałków. No ale właśnie też, jeszcze druga rzecz, też się uczyłem, jakby szukałem też możliwości do nagrania tego. Bo jak wcześniej nagrywałem na jakimś małym piecyku, nie najwyższej jakości w domu, mm-hmm, na mikrofon też słaby, to po prostu źle brzmiało. Mm-hmm. Potem szukałem jakichś wtyczek. Nie było mnie stać jeszcze wtedy na jakieś fajne wtyki, więc używałem jakichś darmowych. Nie podobał mi się efekt. A teraz też z tym fraktalem udało mi się i z tym całym doświadczeniem już zebranym po drodze, udało mi się powoli dojść do tego momentu, kiedy chyba wiem, że jestem w stanie to nagrać tak, żeby mi się podobało to ostatecznie.
Ale też rozmawiałem kiedyś z realizatorem z HZ Studio, gdzie nagrywaliśmy pierwsze dwie płyty. Mhm. I on kiedyś powiedział, że no najgorzej, najtrudniej się nagrywa własny materiał. To, właśnie. To cały czas się po prostu kwestionuje, jak się samemu realizuje swoje nagrania, to po prostu non-stop jest, kurde, to źle brzmi, trzeba to zmienić. I dlatego chciałem może się zapętlić. Sam zresztą powiedziałeś, że chyba wiesz. Chyba wiem. To chyba ma jednak duże znaczenie. Ale to myślę, że nigdy nie ma 100%. Mhm. Jesteś perfekcjonistą? Staram się. Tak? Staram się. Czyli swojego brzmienia jeszcze nie masz znalezionego? No nie. A jesteś blisko? Nie wiem. Nie wiem, szukam cały czas. Kiedyś też z Tomkiem Andrzejewskim rozmawiałem. Bardzo dobry gitarzysta, nie wiem, czy kojarzysz? Tak, pewnie. Wspaniały. Brzmienie to ma też zawsze rewelacyjne. Ale kiedyś fajnie powiedział, że tak naprawdę człowiek, gitarzysta, wie, jakie chce mieć brzmienie. Jakby zmienia wzmacniacze i nieważne w sumie na czym gra, zawsze będzie dążył do tego samego brzmienia, niezależnie od pieca. Tylko właśnie trzeba znaleźć ten sprzęt odpowiedni, który uzyska dokładnie to, czego człowiek szuka. No ja chyba znalazłem powoli. Wystarczyło przesterować gitarę, żeby zaczęły się problemy, nie? No, to prawda. A czysta gitara tak ładnie brzmi. To prawda. O co komu fuzy. To prawda. O gitarach i o sprzęcie porozmawiamy za tydzień w Guitar Stories. Bądźcie z nami. Kazon, Robert Kazanowski jest z nami. Trzymajcie się i dbajcie o siebie. Bye, bye.